Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest Polska na Dzień Dobry Weekend. Ze mną w studiu nasz kolejny gość, dr Sabina Zalewska, psycholog. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Porozmawiamy o trudnym problemie, o problemie pedofilii. W kontekście filmu, który dziś na antenie telewizji Republika, film Bagno, którego autorem jest pan Mariusz Zielkę, dziś o godzinie 20 na antenie telewizji Republika, problem tuszowania pedofilii tutaj na przykładzie środowisk artystycznych. Na początku krótki zwiastun tego filmu, a następnie rozmowa. Temat kościoła jest dzisiaj hot. Pedofili w innych środowiskach, w ogóle generalnie nie dotykamy. Jest pedofil w środowisku artystów, który krzywdzi dzieci. Weźcie ten temat ode mnie, tak? Nikt nie chce. Zawsze się zastanawiałam, co we mnie takiego było, że on mi to robił. Współżył z małymi dziewczynkami. To ja się w ogóle o istnieniu tego pana dowiedziałem dopiero od pana. Nie mam ochoty się panu tłumaczyć tego naprawdę. Ja po prostu chcę pokazać prawdę o problemie. Jest jeszcze mnóstwo ofiar, o których nie wiemy. To już są sprawy, które do końca świata nie zostaną odkryte. W czerwcu 2018 roku zgłosił się do mnie adwokat Artur Nowak, który napisał dokładnie takie zdanie. Mam świetną historię na książkę. Osoby dość znane, tylko cicho, tajemnica adwokacka. Tak jak powiedziałam, premiera tego reportażu dziś o godzinie 20 na antenie telewizji Republika. Wracamy do studia. Doktor Sabina Zalewska, psycholog z nami. Witam ponownie. Właśnie, no problem pedofilii. Bardzo, bardzo trudny, bardzo ciężki temat. Jeśli chodzi o statystyki, to sprawdziłam te statystyki, przygotowując się do rozmowy i mówią one jasno. To jest ogromna, ogromna dysproporcja. 99% mężczyzn. Wśród pedofili 99% to mężczyźni, tylko 1% to kobiety. No tak, ale kobiety generalnie z natury są bardziej empatyczne, współczujące, nawet jeśli to się trochę zmienia w naszej kulturze, mówię nie w polskiej, ale generalnie światowej, to jednak jeśli chodzi o dziecko, kobiety mają jakby, nie wiem, większe poczucie empatii związane z nim i dlatego mniej krzywdzą. Jak psychologowie, jak w ogóle psychologia traktuje pedofilię? To jest uznawane za chorobę, za dewiację seksualną? Jak to określić? No jest to dewiacja seksualna i generalnie się to gdzieś umieszcza właśnie w zaburzeniach związanych z seksualnością, ale także postrzeganiem siebie, postrzeganiem partnera. Często ma to także wpływ jakby dzieciństwo i jakaś historia, która jest wcześniej. Nie zawsze oczywiście, ale bardzo często tak się zdarza. To wychodzi właśnie w terapii. Jeśli chodzi o te zaburzenia, one są wrodzone, nabyte? Czy mamy jakieś badania dotyczące tego? Są różne oczywiście badania, one często są także sprzeczne. Czyli są takie, które mówią, że pewne aspekty mogą być wrodzone, a są wynikające właśnie z zaburzeń związanych z postrzeganiem siebie i innych, a niektóre badania mówią o tym, że to są względy nabyte, związane z doświadczeniami osoby, która krzywdzi. Więc tutaj zdania, jeśli chodzi o badania, są podzielone. A czy pedofilię można leczyć? Czy istnieje jakaś terapia? I czy te zaburzenia da się wyleczyć? Czy tak naprawdę one pozostają do końca życia? Tu także jest szerokie spektrum badań związane z tym, ale generalnie się próbuje leczyć. Mhm. Próbuje się leczyć terapeutycznie, zwłaszcza jeśli one są nabyte, związane z pewnym wzorcem czy doświadczeniami, które zostały nabyte wcześniej. To poprzez terapię można osiągnąć przynajmniej taki stan niekoniecznie nie pożądania, ale powstrzymaniu się przed działaniem. Mhm. Często osoby narcystyczne, nie wszystkie oczywiście, nie chciałabym, bo tutaj w ogóle trzeba unikać takich wysokich kwantów. Chyba też uogólnień, tak? Tak, i wrzucania do wszystkich do jednego worka. Mhm. Ale często w badaniach spotykałam się z tym, że osoby narcystyczne mają takie skłonności. Mogą mieć, ale nie wszystkie narcystyczne, więc nie można tego uogólniać. Jak duża jest skala tego problemu w Polsce?
No właśnie to trudno jest powiedzieć, ponieważ on nie jest ujawniony. Mhm. Na pewno dużo większa niż to, co jest ujawnione. Ja myślę, że co najmniej dwa razy więcej, jeśli jeszcze ta druga strona nieujawniona nie jest większa, bo to jest temat trudny, wstydliwy. Mhm. I nawet wielokrotnie ukrywany latami. Dokładnie. Nawet jeśli się wyda w rodzinie, to nie zawsze on ma ciąg dalszy, tylko jest jakby przykrywany. A nawet samo dziecko nie zawsze potrafi rozeznać, czy doznało krzywdy w wieku dziecięcym. Mhm. Dlatego, że wielu sprawców potrafi to tak zorganizować i w taki sposób przyzwyczaić dziecko do takich aktów, że dziecko myśli, że to jest po pierwsze normalne, a po drugie może mu tego brakować. I naprawdę to nie jest taka prosta sprawa, to jest często bardzo skomplikowany problem i dlatego samo dziecko nie widzi w momencie, kiedy jest krzywdzone, może, przepraszam, nie widzieć, bo nie każde dziecko, tego, że doznaje krzywdy. Dopiero po wielu latach, kiedy problem wraca, kiedy widzi, że to ma wpływ na jego życie, bo zawsze ma, na jego relacje, jako człowiek dorosły próbuje sobie z tym poradzić i dlatego cofa się do tego momentu. Ja przyznam się, ja nie do końca znam prawo polskie, ale wydaje mi się, o ile pamiętam, że niektóre rzeczy się przedawniają. Nie wiem, czy jeśli chodzi o dziecko, tak? Przestępstwa. Ja uważam, że to jest przestępstwo, które nie powinno się przedawniać, dlatego że dziecko, kiedy doznaje krzywdy, nie jest w stanie jej rozeznać. Może rozeznać jako już naprawdę dorosły człowiek i może do tego wrócić. A według mnie sprawca zawsze powinien zostać ukarany. Zawsze. Bezwzględność ukarania sprawcy jest jednym z elementów przywrócenia równowagi temu dziecku. Znaczy już dorosłemu czasem, ale temu człowiekowi. Pani spotyka się na terapii z osobami dorosłymi, które padły ofiarą właśnie tego przestępstwa. Jak to się przekłada na ich późniejsze życie? Czy da się też rozpoznać osobę, która została skrzywdzona po pewnych zachowaniach? Może tak bezpośrednio nie, chociaż czasem tak, w zależności od tego, co mówi, więc tutaj też nie mogę powiedzieć jednoznacznie, ale na pewno da się zauważyć, że człowiek taki jest w zespole stresu pourazowego i ma głęboką traumę. Generalnie próbuje żyć normalnie, ale jakby ta normalność mu nie wychodzi. Trudno jest mu nawiązać relacje z innymi ludźmi na poziomie głębokim. Często ma rodzinę, ale na przykład związek mu się rozpada, nie potrafi w nich funkcjonować. Albo ma takie momenty, w których ta trauma go dopada i po prostu ma taki kryzys. Kryzys nawet egzystencjalny, związany z tym, że niby ma szczęśliwą rodzinę, ma dzieci, wszystko się układa fajnie. A w którymś momencie jest takie tąpnięcie, w którym jest głęboka depresja, łącznie z tym, że są myśli samobójcze czy próby samobójcze. Czy często jest tak, że na przykład partner tego nie rozumie, bo nie wie o tym problemie, bo ta osoba skrywa to całe życie w sobie? Tak, to może tak być, że nie wie, ale też może być tak, że sama osoba, która jest skrzywdzona, nie wie, czego to dotyczy, bo to zostawiła za sobą i wydawało się w tamtym momencie, że to nie jest nic takiego krzywdzącego, że to już się odcięła od tego, że jakby nie rzutuje to na jej życie dalsze, co jest nieprawdą. Każda krzywda, którą doznaje dziecko, ma przełożenie na jego życie późniejsze. Każda. Trudno się prowadzi terapię z dziećmi skrzywdzonymi, bo tutaj trudno jest dotknąć różnych problemów. A dużo prościej oczywiście, kiedy do mnie przyjdzie człowiek dorosły, który został skrzywdzony w dzieciństwie. I do tego łatwiej się wrócić i ponazywać pewne rzeczy i nadać temu jakby inną narrację, inne spojrzenie, chociaż to nie jest proste, bo to nie chodzi o to, żeby zapomnieć. Tego się nie da zapomnieć. No właśnie, zatem jak pomóc takiej osobie? Czy można pomóc takiej osobie? Bo tak jak pani powiedziała, to jest ślad, który zostaje na całe życie. No ale jednak chcemy żyć, chcemy normalnie funkcjonować i jak to zrobić? W moim odczuciu osoba, która została skrzywdzona w dzieciństwie i która jakby doświadczyła tego, sama sobie z tym nie poradzi, nawet jeśli tak myśli. I tutaj jest potrzebna pomoc terapeuty i w ogóle głęboka, długotrwała terapia. Tu się nic innego nie może zadziać. I to czasami nawet taka terapia typu odgadam się, prowadzona w jakimkolwiek nurcie, nie zawsze pomaga. Czasem trzeba przyjść do elementu takiej terapii typowo ukierunkowanej na traumę. I to jest niezbędne, bo w moim doświadczeniu z moimi pacjentami, ale też z tego, co czytałam na ten temat, nikt, kto przeżył coś takiego w dzieciństwie, nie poradzi sobie w życiu. Nawet jeśli myśli, że stoi mocno na nogach, że się odciął, że zapomniał, że ten,
to jednak przyjdzie taki moment, w którym właśnie tak jak mówiłam, niby jest wszystko na zewnątrz cudownie i wspaniale, przyjdzie taki punkt, w którym nagle wszystko się posypie. Mhm. Łącznie z tym, że ta osoba nie widzi sensu swojego życia i chce je zakończyć. Ale tutaj naprawdę pani powiedziała w taki sposób jasny i zdecydowany, że nikt, czyli nikt. Naprawdę nie spotkała pani żadnej osoby, która bez terapii poradziłaby sobie jakoś z tym problemem? Spotkałam osoby, które myślały, że sobie poradziły bez terapii i mówiły, że są im niepotrzebne. Nawet były w stanie opowiedzieć o tym, co się przytrafiło w życiu. Przy czym jakiś czas później okazało się, że to nie jest takie proste. A jeśli chodzi o te kontakty, relacje pedofila z ofiarą, że cześć, niestety często zdarza się, że to są osoby z bliskiego kręgu, z rodziny, sąsiedzi, różne sytuacje się dzieją. Czy spotkała się pani z jakąś sytuacją, jakimś przypadkiem przebaczenia po latach wśród tych osób, wśród ofiary i kata? Czy to też jest ważne w takiej terapii? W ogóle jest bardzo w terapii ważne są dwie rzeczy. Żeby ofiara doświadczyła tak zwanego zadośćuczynienia w jakiejś formie. Mhm. Może być to forma, że po prostu ten, który ją krzywdził, zostanie w jakiś sposób karany. Ja nie mówię, nie jestem sędzią, nie jestem prawnikiem, nie wiem w jaki, ale nie wiem w jakimś znaczeniu ukarany. Czyli choćby to, że zostanie zmuszony lub sam doświadczy takiej refleksji, że przyjdzie i przeprosi. Tak? To jest jakiś rodzaj kary dla osoby, dlatego że ofiara wtedy doznaje takiego zadośćuczynienia typu popatrzył mi w oczy i powiedział, że to zrobił głośno przy mnie. I to jest bardzo ważne. Ale żeby mogło dojść do tego, o czym pani mówiła, to byłby rzeczywiście bardzo ważny element, czyli kiedy sprawca sam z własnej woli przychodzi i prosi ofiarę o przebaczenie, musiałoby w tym sprawcy dojść do przemiany. Czyli on także musiałby zrozumieć, dlaczego to robi i podjąć decyzję o tym, że nie będzie tego robił. Czyli nawet jeśli będzie mu trudno inaczej spojrzeć seksualnie na dziecko, to przynajmniej nie przejdzie do czynów. I są ludzie, którzy zaprzestali po głębokiej terapii robienia krzywdy dzieciom. Tak? Pomimo, że w nich samych nie zmienił się obraz pożądania obiektu, czyli dziecka. Myślę, że też ważne takie pytanie na koniec. Jako rodzice, jak możemy chronić swoje dzieci? Czy możemy temu zapobiec? Jedyna rzecz, jaka może zapobiec, to wywołanie i zbudowanie bardzo głębokiej relacji z dzieckiem. Takiej, kiedy dziecko ma głębokie poczucie bezpieczeństwa i wie, że rodzicowi zawsze może wszystko powiedzieć. I jeszcze druga rzecz, że rodzic zawsze bez względu na wszystko stanie za nim. Tak jak pani powiedziała, sprawcami są osoby bliskie. Z bliskiego grona, którym dziecko ufa. No i niestety ufa. Też często słyszymy w tych historiach, że ofiara mówiła o tym swojej rodzinie, swoim rodzicom, a jeszcze, no nie wiem, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu po prostu oni w to nie wierzyli, że to jest możliwe. Raz, że nie wierzyli. Dwa, że proszę zwrócić uwagę na to, co powiedziałam wcześniej. To są osoby bliskie także tym rodzicom. To jest bardzo trudno stanąć z bratem, dziadkiem, kimś, sąsiadem bliskim, którego znamy, w konfrontacji i stanąc za swoim dzieckiem. Dzisiaj jest nam łatwiej, trochę więcej o tym mówimy. Im więcej o tym mówimy... Mamy większą świadomość. To mamy większą świadomość. Kiedyś było to bardzo trudne. Nawet jeśli dopuszczaliśmy do głosu myśl, że to się mogło wydarzyć, to było bardzo trudno nam się z tą osobą skonfrontować, bo żyliśmy z nią, była nam bliska. No właśnie, a wśród małych dzieci, czy my też powinniśmy uświadamiać, że jest taki problem, że one powinny uważać i w razie jakichkolwiek gestów, jakichkolwiek znaków informować rodziców? Czy my możemy też o tym problemie w jakiś sposób uświadamiać małe dzieci? Tak, jest taki sposób, oczywiście odpowiednim językiem, bo to no właśnie, nie bo to każdy się czuje. Mówi się o niedobrym dotyku. I było... Pamiętam taki czas, w którym było dość dużo takich szkoleń i scenariuszy mówiących o tym, jak z dzieckiem rozmawiać o tym tak zwanym niedobrym dotyku i żeby dziecko mówiło o tym rodzicom, tak?
Dzisiaj jakoś mniej tego jest, nie zauważam tego w sferze edukacyjnej. Ważne jest, żeby ten język jednak był dostosowany do dziecka, żeby nie wywołać... Też jakiejś chyba paniki, myśli, dokładnie. Snów, koszmarów. Ale też takiego strachu przed każdym dorosłym, tak? Mhm. Więc ja myślę, że to jest bardzo delikatna sfera i wyważenie trzeba z dzieckiem o tym rozmawiać. Ale czasem przemycać takie tematy, tylko mówię, odpowiednim językiem do odpowiedniej grupy wiekowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była dr Sabina Zalewska, psycholog. Raz jeszcze dziękuję. I przypominam Państwu, że dziś ten film, ten reportaż o godzinie 20 na antenie Telewizji Republika. Bardzo Państwu dziękuję za to, że byli Państwo z nami. To był program Polska na Dzień Dobry Weekend. Oczywiście zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Do widzenia, do zobaczenia.